No i witam, witam moi kochani w kolejnym odcinku z przeglądu nowego dodatku, czyli Śnieżna Eskapada. Jak może widzicie, jesteśmy troszkę w innym miejscu, ponieważ skończył się jeden urlop i ja rozpoczęłam kolejny urlop, tym razem w innym domu, kolejnym z tych już gotowych. I powiem wam, że dużo bardziej mi się on podoba. I w związku z tym zobaczyłam, że tutaj jest ten ekstra stolik, też taka nowość, w którym można robić ognisty kociołek z innymi. I tutaj są jakieś trzy dania, nie mam pojęcia, które jest jakie. Pójdźmy może z takim nie najtańszym, nie najdroższym, a średnim. No i zrobimy to z Noxem oczywiście. Tylko nie wiem, czy Kendall to musi jakoś najpierw ugotować, czy to się po prostu w tym kociołku już pojawi. Także tak to wygląda. Knox chyba teraz się kąpał, ale czy dopiero idzie? Dopiero się będzie kąpał, a Kendall będzie, no właśnie, gotowała najpierw tą pikantną zupę. I coś wam powiem o Kendall, że ona niesamowicie od tych sportów zimowych schudła, jest po prostu straszna chudzinka. Natomiast tego naszego Noxa ostatnio próbowałam, żeby troszkę przytył, bo on też strasznie, wiecie, był szczupły i po prostu już zeszczuplał jeszcze bardziej. Stwierdziłam, żeby trochę miał siły, to wiecie, trochę masy, żeby mógł dodać. No i co? No i dużo jadł, ale nie przytył zbytnio. Ale wracając do Kendall, zobaczcie, jest boso, ponieważ w tym domu, z tego co widziałam, jest taka ta tabliczka. Tylko gdzie tu jest wejście? Gdzie tu jest wejście? Chyba z drugiej strony może. Dobra, dobra, błądzę we mgle, ale tabliczka jest tutaj i tutaj mamy, żeby zdjąć buty, żeby zdejmij buty wewnątrz budynku. Matko święta, nie mogę się wystękać. Halo, ale co będzie z tym jedzeniem? Powiedz mi. Dlaczego to odłożyłaś tu? Kontynuuj, pikantna zupa. Chciałaś sobie troszkę pogadać, ale pogadacie sobie przy tym garnku. A natomiast czy Nox mógłby tutaj już usiąść przy tym stole? Usiąść. Da się też zdrzemnąć? A pokaż mi, jak to będzie wyglądało, to drzemanie na tym. Aha, dobra, bo tam ona cię już chyba woła, tak? Okej, wzięli sobie po miseczce. I pokażcie, jak siadacie. Wygląda to... i potem tu ułożyła nogi. Super to wygląda. Nox, ty też byś sobie tutaj usiadł. I tak, i dzisiejszy odcinek będzie pod takim hasłem, wiecie, osiągnięcia zen, takiego spokoju ducha przez naszych tutaj bohaterów. Tak, więc na razie będą sobie jedli, rozmawiali, podzieli się opowieściami albo pochwal szczerze, że super ugotowałaś. I przypominam, że właśnie w tej miniserii też bierzecie udział w pewnym sensie, oczywiście komentując, oglądając, ale też na moim Instagramie odpowiadając na ankiety. I tutaj wyświetlę wam odpowiedzi z poprzednich ankiet, czyli które sporty podobają wam się bardziej oraz czy Nox i Kendall powinni coś tutaj się powinno między nimi romantycznego zadziać i zadecydowaliście, że powinno. I tutaj, jak wiecie, on ma tą cechę kulturalną, ona chyba też. I chciałabym wykorzystać właśnie te interakcje, które powstały... Boże, jakoś się nie mogę wygadać. Które są dzięki tej, mając tę cechę. Nie wiem jak odmówić to słowo. Dobrze, kokietuj. Boże, po prostu dzisiaj mam jakiś taki zakręcony dzień i w pracy, i później, i po prostu... Spróbuj zawrócić w głowie, może coś takiego. I po prostu już jestem dzisiaj skołowana niesamowicie. Czy coś więcej jest? Nie ma. Ale jakiś romantyczny prezent? Nagrobek. Tutaj są jakieś same stare resztki. Dobrze, i za bardzo nie było co jej dać. Ona już wstaje, będzie tam sprzątała i przycinała to bonsai. A Knox stwierdził w takim romantycznym nastroju, że słyszał, że gdzieś tutaj nieopodal jest bardzo fajne miejsce, gdzie można się właśnie wyciszyć, odprężyć, spędzić miło czas. Jak tylko doje tę zupę, to postanowi zabrać tam Kendall. Podróżuj, oczywiście z Kendall, i będziemy jechać i spotkamy się na miejscu. Zatem tak, na razie odzywam się tutaj jeszcze na mapie, ponieważ to jest chyba tutaj, to Onsen Sutefani. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłam, w każdym razie tam się właśnie udajemy. I tak, to miejsce prezentuje się następująco, oczywiście też w takim japońskim stylu. Zjedziemy sobie już na dół. I moi drodzy, wygląda to tak, oni tutaj zajmują, przebierają się, ale nie no, w butach wchodzą. Dobra, wchodźcie dalej. Bardzo flirciarscy. Okej, okay, łazienki, szatnie. O, przebierz się w strój kąpielowy. Możemy się w sumie przebrać. Nie wiem, czy by się sami przebrali. Ale tak, osiągnięto dzienny limit stylu życia.
Zdobyto nowy styl. Knox dostał nowy styl. Miłośnik bliskich więzi. I szczęśliwy singiel w toku. O matko, no właśnie on nie chciałby być tym singlem. Ale zobaczymy. Nawet nie pamiętam, jaki Kendall masz strój. Ale super, czy takie były te szafeczki? Nie były, pokaż się przodem. Jej, patrzcie, jak ona okropnie zeszczuplała. Znaczy nie no, ogólnie wygląda fajnie, tylko że ona zawsze była taka... nie taka chudzina. Poczekajcie z to, bo ja tutaj przegapię, a tutaj widzę, że się dzieją jakieś rzeczy. Nox, no właśnie, bo tutaj jest taka sprawa, że żeby wejść do tego gorącego źródła, o jak tu ładnie, to trzeba wziąć prysznic. No to tak w sumie jak idzie się na basen, prawda? A ty, Nox, nie zamierzasz zmienić stroju na strój kąpielowy? No zobaczymy. Chyba, że dopiero przed wejściem. Wygląda to tak, w środku siedzi jakaś pani. Miki. Okej. No i tak. Będziemy sobie tutaj... Aż powiem wam, żebym chętnie z czegoś takiego skorzystała. Jeśli ja bym miała powiedzieć, co dla mnie byłoby takim fajnym miejscem do właśnie takiego odprężenia się, do zen, to właśnie ja bardzo lubię, tak jak już wam ostatnio mówiłam, jeździć kilka razy do roku nawet w góry. Nawet nie to, żeby się tam, wiecie, wspinać, tylko po prostu jakoś tak się wyciszyć, odciąć się od codzienności. Tak, więc myślę, że tak, aczkolwiek w gorących źródłach jeszcze mi się nie zdarzyło być. Proszę tutaj uwodzicielską pozę zrobił. Ta nastolatka nam tutaj trochę nie pasuje. A czy ty, Kendall, moja droga, mogłabyś tutaj jakoś bliżej... O, relaksuj się razem, jakoś tak zbliżyć się do niego. Właśnie, że w gorących źródłach takich właśnie takich jakby zbiorniku naturalnym nie byłam. Pamiętam, że raz byłam w jakichś takich, to miały być gorące źródła, ale okazało się, że to po prostu były takie gorące baseny, więc nie do końca to było to. Dobra, to może teraz Kendall coś z takich romantiko by zrobiła. Romantyczne. Poślij pocałunek może. Okej. Okay. Tak to się prezentuje z bliska. No powiem wam, że bardzo ładnie. Aż bym, powiem wam, chętnie z czegoś takiego skorzystała. Bardzo chętnie. Tylko, że niestety no, w dzisiejszych czasach to ciężko gdziekolwiek wyjechać. Dobrze. Romantyczne. Spróbuj zbliżyć się z zachowaniem szacunku. To będzie chyba taki przytulasek. Bo to ostatnio też klikałam i nie wiedziałam, że to o to chodzi. O nie, wychodzi. Tylko tak. Tutaj widzę, że on ma taki nastrójnik. Emocjonalna uważność. Odzyskanie kontroli nad emocjami to proces. Najpierw trzeba wykonać pierwszy krok, ale zdobycie pełnej kontroli wymaga wolniejszych, przemyślanych działań. No to właściwie to nie wiem, czy osiągnąłeś to zen. Dobrze, jeszcze raz. Relaksuj się w gorącym źródle razem. Gdyby tylko ta pani sobie wyszła. Cały czas dzwoni do nas ta Angela, bo jak wiecie... Kendall początkowo flirtowała z tą Angelą i pewnie Angela tutaj dzwoni, oj, i wypytuje, jak tam urlop, nie może się tej Kendall doczekać, kiedy Kendall wróci. I tutaj wiem, że w tym źródle mogliby też robić, przepraszam, to bardziej tak powinnam kliknąć, romantyczne, tylko że no wiecie, najpierw to trzeba by, a może wtul się mógłbyś? Czy musielibyście wyjść? Najpierw trzeba by się pocałować, zanim takie rzeczy. No i na przykład... Ojej. I przede wszystkim musiałoby tutaj nie być tej Miki. A czy ty, moja droga... Pokaż mi się... Ojojoj. Pokaż mi się, czy ty też... Tu masz zatrać się w cieple. I też ma ta emocjonalna uważność. I też oni, wiecie co, mają te aspiracje. Ona ma entuzjazm. Sportów ekstremalnych. Spotkaj komadę lub leśną zjawę. Tego jeszcze nie zrobiłam. Natomiast Nox, zwiedzający górę Komorebi, on za bardzo nie wypełnił tego. Ale na pewno to się zdarzy. A czy tutaj na coś można klikać? Nie, żeby tak wiecie, żeby te źródełka jak bicze wodne, ale nie, nic z tych rzeczy. Dobrze, na razie się relaksują, a my sobie patrzymy, co tutaj jeszcze można porobić. Jest dużo kanap, takich miejsc do siedzenia, tam można sobie też na pewno coś zjeść, czy nie? No nie za bardzo, bo nie ma tego stoliczka, ale mega mi się podoba ta szatnia. To muszę powiedzieć. Tutaj też można usiąść, coś zjeść. Tutaj mamy automat na przekąski, zimne napoje, zimne jedzenie i napoje.
Dobra, zaczęłam się przesuwać i właśnie w tym momencie on się do niej przysunął i przytulają się do siebie. I ja myślę, że zatrzymam i zrobię im jakieś piękne zdjęcie. Dobrze, i ja tutaj już coś tam poklikałam, ale czy wyszło fajnie, to powiem wam, że nie wiem. Kokietuj, skandaliczne pytanie. No możesz wyznać zauroczenie. No i wiem, że to by się wszystko wydawało takie proste, ale gdzieś tam w głowie Kendall jest jeszcze ta Angela, więc tak w pełni się ona nie angażuje. Na pewno nie będą tutaj oficjalnie parą. Ale może jej wyznać zauroczenie jak najbardziej. No i tak, jeszcze raz o całkowite odprężenie. Czysta rozkosz odprężenia. Czy ty też tak masz? Ty masz zatrać się w cieple. No wyglądałoby na to, że się odprężyli. Także to akurat fajnie. I patrzcie, on tutaj nie może ponownie wejść, ponieważ powinien wziąć prysznic, ponieważ jest już chyba zbyt brudny. Dobra, weź jakiś szybki prysznic. Może tutaj wejdziesz jeszcze raz. Kendall cały czas się tutaj moczy. I jest jak najbardziej zadowolona. I zobaczcie, że tutaj też są te automaty. Kup mydło i powidło. Może tutaj klikniemy Kendall. Dobra, na chwilę niech wyjdzie i tutaj zobaczymy, bo może sobie coś kupimy już z myślą o. O, za szybko. Z myślą o tej wyprawie, ponieważ musimy się już szykować na tę wyprawę. Bo powiem wam tak, że Nox dla niego takim ukojeniem będzie tak jakby spełnienie marzeń jego matek, o którym już mówię, któryś film z kolei, czyli postawienie nagrobków na górze Komorebi, ponieważ powiedzmy, że one marzyły całe życie, żeby tam pojechać, ale nie zdążyły, więc Kendall, Boże, Kendall, Nox postanowi, że to właśnie zrobi za nie. Tutaj kupimy sobie jakieś leki. Twoje dziecko, ale my nie mamy żadnych dzieci. Kupimy jakieś maści na ukojenie. Miałam to kupić poprzednim razem, jak pamiętacie, ale niestety automat się zaciął i jeszcze przygniótł później Noxa. Więc tak, to na razie to. Jakieś tutaj napełzające stworzenia. Spray przeciwko stawonogom. Trutka na nietoperze. Łagodzący balsam na urazy i środek ksiom. To podzielę to między nas dwojga, troszkę wolniej. No i tutaj zakupy żywnościowe. Jakieś burgerki, gorące kawy. Tylko, że to się jakoś bardzo szybko psuje. Jeszcze co by nam się na pewno przydało, to jakiś namiot. Tylko poczekajcie, stop teraz. Stop teraz i zobaczymy sobie, ile to jest świeże. Bo to jest... Aha. Dobra, bo ty jeszcze tego nie wzięłaś z tego automatu. To troszkę szybciej. Aha, no i tutaj znowu nam te rzeczy niepotrzebnie się naklikałam, bo nam znowuż utknęły. Może teraz Nox potrząśnij dla tej Kendall. Może wypadną. A to też wszystko się zacięło? Nie. No to Nox tutaj jako dzielny mężczyzna, on spróbuje jeszcze raz potrząsnąć, no bo strach o Kendall trochę. Aha, najpierw do tamtego. I spróbujemy do tego. Ciekawe, czy jest w ogóle opcja, że to wypadnie, czy za każdym razem jest to skazane na niepowodzenie. Udało się? Chyba się udało. Super. Tylko tutaj są też te zepsute. I to też nam się udało. Dobrze. Tylko, że teraz tak. Ale coś wam tylko pokażę, bo trochę nie ogarniam. Patrzcie, na przykład tutaj kawałek pizzy. Tu, jak to wyjęłam z wyposażenia, to było to zepsute. Ale jak wyjęłam to na podłogę, to jest już normalne, więc nie wiem. Chowam to z powrotem, zobaczcie, jest to normalne, więc... Więc jakoś doznało świeżości po wyjęciu i położeniu to na podłogę. Czy basen jest pusty? Nie. Znaczy, to nie jest właściwie basen, tylko to źródełko. Dobrze, a czy tutaj jakaś byłaby taka opcja, jakiegoś na przykład o pierwszy pocałunek? Czy ten pocałunek mógłby się odbyć w wodzie? Chyba nie. Albo chociaż żebyście właśnie stali w tej wodzie. To byłoby so romantic. Czy to się uda? Matko, to się uda. Patrzcie, poczekajcie. Nie wierzę. Jak tu się obrócimy? Tak. Nie, poczekajcie, bo ja tutaj nie mogę jej spuścić z oczu. Ależ pięknie. Wow. Dobra, całuję ją w szyję. Tam się już ktoś zbliża. Ale nie do nas na szczęście. O, i teraz jest. Poczekajcie. Tutaj musiałam chyba jakieś cięcie, pewnie będzie widać, ale dlatego, że musiałam się upewnić, że się nagrywa. Dobrze, wiem, że to troszkę za szybko. Nie chciałabym aż tak, ale powiedzmy, że ten błogi nastrój ich tutaj poniósł, bo chciałabym bardzo zobaczyć, jak to wygląda. Ta animacja.
Słodko. Ale to jest właśnie coś typu chyba wanna, hydromasaż, te sprawy. Tylko, że tutaj, tak wiecie, to ładnie, naturalnie wygląda. No powiedzmy, że tam ktoś w szlafroczku. Tak, powiedzmy, że naturalnie. Na łonie natury. Ale powiem wam, że jakoś po prostu bym tak mi zimno, żebym sobie tak chętnie w takim ciepełku posiedziała, ale na pewno nie w takiej wodzie. Z myślą, że takie rzeczy się tam mogły tuż przed tym, jak przed chwilą byłam dziać. Dobra, troszkę szybciej, moi drodzy. I czyżby ta woda się zabrudziła? To umyjmy to. Tak, czyli jednak wiecie, woda tutaj jest brudna po tym, co się wydarzyło. No i dobrze. Przynajmniej nikt inny się tutaj, wiecie, nie natnie. Jak to będziesz pucował gąbką? No i? Coś się będzie działo? A, czy może Kendall musi wyjść? To może tutaj podejść? Bo nie wiem. Coś nie jest czysto. Łe, ludzie włażą w tę wodę brudną. Poczekajcie, umyj. No nie, nie mogą myć o to, że oni tutaj są w środku. Pani wyszła. Pan natomiast się w tym moczy. Ale chyba też nie chce tutaj zbyt długo być, chyba że po prostu zareagowali na to wyganianie Noxa. Co to ma być? Jakaś tabletka odświeżająca wodę. No dobrze, no dobrze. Także zaznaliśmy już trochę tego relaksu w saunie. I jesteśmy tutaj jeszcze raz. Ja już co prawda byłam z nimi w domu i nawet wam zdradzę ciekawostkę, że Knox się troszkę zajarał od, miałam mówić ogniska, ale mam na myśli co? Kominek, jakieś światła tutaj zgasły. W każdym razie przeczytałam jeszcze o jednej ciekawej rzeczy, którą nie stestowałam. Na chwilkę zatrzymam i zobaczcie. Kiedy ona osiąga ten zen, tą uważność, może sobie wybrać dowolną emocję, jaką ma mieć. I to jest w sumie fajne, bo takie emocje się mogą przydać, czy to przy tworzeniu jakichś prac, na przykład przy malowaniu, innych takich. Nie wiem, nie mam teraz może tak bardzo pomysłu, ale wiecie, czasem po prostu, nie wiem, jest zła, więc chciałaby ekstazę, albo czas na zabawę, takie wiecie, takie rzeczy, albo właśnie, żeby być bardziej zainspirowaną, czy gotową do działania. I ja im może właśnie dam, bo jest coś jeszcze więcej, tak, śmiałość, skupienie na przykład, namiętność, także można szaleć, ale ja bym im dała na przykład gotowość do działania i ona chyba, o właśnie, taki właśnie osiąga zen, wybiera sobie tę emocję. Super, i ona się cieszy, i ja bym też to samo chciała tutaj dla Noxa. Przepływ emocji i gotowość do działania. I w związku z tym, jak oni już są tacy gotowi do działania, bardzo pobudzone, zresztą chyba on i tak był pobudzony, no ale nieważne, w każdym razie wiecie o co chodzi. Jest nad ranem, więc myślę, że jest to pora, w której wybierzemy się właśnie na tą górę Komorebi. Nie wiem, jak długo będziemy tam podróżować. Ja trochę rzeczy zamówiłam, wszystko wam zaraz pokażę, ale z tego, co też właśnie przeczytałam, żeby udać się na tę górę, to musimy sobie zrobić. Co ja tutaj klikam? Matko Święta. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. I tak, Nox ma dosyć mocno rozwiniętą wspinaczkę. Z tego co pamiętam, jest to poziom 6 z 10. I teraz tak. Wyprawa wspinaczkowa w góry. Prestiżowe wydarzenie bierzemy. No i tutaj przeczytajmy. Czy masz wszystko, czego potrzeba do dowodzenia ekspedycją na szczyt góry Komorebi. Doszlifuj umiejętności wspinaczkowe, spakuj sprzęt i zapasy żywności oraz sprawdź warunki pogodowe. Nie wiem, jakie są warunki, ale zobaczymy. Nie każdemu udaje się dotrzeć na samą górę. Nagrodą dla tych, którzy tam wejdą, będą zapierające dech w piersiach widoki oraz prawo do przechwalania się. Dobrze, bierzemy dalej. Przywódca wyprawy to będzie Nox. Członek wyprawy to będzie Kendall, oczywiście. Dalej. I wybierz lokalizację. Myślałam, że gdzieś nas przeniesie, ale zobaczymy. I teraz tak, zbierz członków wyprawy przy miejscu oznaczonym na mapie, znajdującym się na szczycie szlaku wspinaczkowego. Dobrze, ja to postaram się znaleźć. Dobrze, i my już jesteśmy w tym miejscu. To jest tutaj nad tym, zobaczcie. Zresztą może tutaj już to stestowaliście, tylko ja jestem opóźniona, ale to jest nad tym właśnie wyciągiem, jakby u samej góry. I tak, oni tutaj już się spytali sami siebie, sprawdzili, czy są przygotowani do wyprawy. Także tutaj już mogę kliknąć dalej.
Aha, gotowi, by iść wyżej, także teraz gdzieś nas pewnie w jakieś super miejsce przeniesie. Idź dalej. I moi drodzy, jesteśmy już dalej. Ja klikam play i teraz mamy podejść. Jesteśmy w ogóle u podnóży, coś takiego. I tutaj widzę, że stoi namiot. Ja co prawda im namiot kupiłam, ale skoro stoi, to, bo ja wiem, zrzemnijmy się może. Miałam ochotę klikać, to wiecie. Barabara, ale tutaj widzę, że oni mają spraw, aby Sim odpoczywał co najmniej przez godzinę, więc tak to wygląda. Tutaj jest bardzo, bardzo śnieżnie. Tutaj mamy, zobaczcie, jakiś most i musimy chyba tam na górę się dostać, tak mi się wydaje. Wygląda to super pięknie, ale będziemy sprawdzać, gdzie jesteś. Matko, nie, ta na rowerze jedzie po tej śnieżycy. Dobra, po prostu Kendall jest znana z tego, ale patrzcie, jaką ona ma kondycję, że po taką górę po śniegu uciągnie. Ej, ale gdzie ty jedziesz? O, patrzcie, ona nie będzie odpoczywała, tylko ona już na górę, widzę, jedzie. O nie. Dobra, wraca na tym rowerze. Niech się trochę ona prześpi, no bo tak, bo wyprawa przed nami jeszcze daleka. No i tak jak mówię, to będzie już taki ostateczny zen dla naszego Noxa, że te nagrobki tam umieści i mam plany na dalszy rozwój wydarzeń. Nie myślcie sobie, że będzie tak nudno. W każdym razie, dobra, odzywam się do Was za godzinkę, jak odpoczną. Okej, mamy to już załatwione, więc budź się proszę. I budź, co to jest? Codzienny? Aha, będziecie się teraz przebierać. Dobrze, widzę, że jedno na drugim stoi, więc przejdźmy tutaj tym mostkiem. Idźcie tutaj, podejdźcie tutaj razem. Zimowa fiesta rozpocznie się jutro. Ojej, no to w sumie to jest dobry pomysł, ale to zaraz o tym porozmawiamy. Tu może podejdźcie razem, nie wiem. Musimy szukać tego znacznika. No właśnie, tutaj mamy znacznik. Sprawdź oznaczenie, bo ogólnie to wcześniej było napisane, że to jest podnóże góry Komorebi, więc no nie wiem, albo to jest gdzieś tam, albo tam. No nie wiem, okaże się. Jak widzicie, na razie biegną przez mostek. Może troszkę tutaj was jednak przyspieszę, bo to tak trochę trwa. Halo, proszę się ładnie tutaj elegancko wspinać. No cóż, już ci znowu nie pasuje. Nie więcej, tylko idź tutaj. No to może nie wiem, jeden raz spróbuj się wspiąć. W ogóle nie sprawdziłam tych warunków pogodowych, więc tak naprawdę zobaczymy, czy przeżyjemy tę wyprawę. Dobrze, troszkę był falstart, ale patrzcie, jak tutaj powoli idą, bo tutaj już jest takie, wiecie, takie zaspy i tak dalej. Te ślady zostają takie naprawdę pokaźne. Był trochę falstart, bo jeszcze musieliśmy sprawdzić warunki. Także weszłam i zeszłam i tutaj widzę, że mamy zegarek i zostało nam 2 godziny, więc obawiam się, że możemy tam nie zdążyć dojść. Bo ja tutaj strasznie, wiecie, jak to się mówi, lamię, tak po simowemu, więc... Więc nie wiem, zbierz członków. Dobrze, jesteśmy ze. Aha, dobrze, dalej, dalej, bo ja nie klikam. Idź dalej, gotowi, by wyjść wyżej. Tak. Jesteśmy jeszcze wyżej i zdobyliśmy odczucie. I Nox mówi do Kendall, że cenię sobie czas spędzany z tobą. Myślę, że dzięki temu zbliżamy się do siebie bardziej niż kiedykolwiek. Okej, i wszyscy jesteśmy podekscytowani, że udało się dojść tak wysoko. Zobaczmy, jak to się prezentuje. No, to chyba będzie. Wow, tu jest w ogóle ładnie, ale to chyba będzie ten szczyt. Zobaczymy. Na razie nie klikam play, bo nie chcę tego czasu tracić, gdzie wy jesteście tutaj. Zbierz członków przy miejscu oznaczonym. Spraw, aby Sim coś zjadł i aby odważnie się wspinał. Dobrze, więc może nie wiem, może Kendall zjesz jakąś kanapkę, tylko nie wiem, czy ty coś masz u siebie. Nie masz. Nox ci coś musi dać od siebie. Jak wiecie, nakupiłam namiotów, stolików, lodówek turystycznych. Ostatecznie i tak tutaj, o, zepsute znowu. Czy to też jest zepsute? Kurczę, patrzcie, to wszystko się znowu zepsuło. A jakieś te takie zupy w butelce też się zepsuły? Nie, nie wierzę. No to dobra, to jednak nie Kendall, tylko Nox się będzie musiał poświęcić i zjeść coś zepsutego. To ja nie wiem, jaka to jest świeżość tych rzeczy. To jest dla mnie trochę dziwne. To też jest zepsute? Dobra, zjedz tego zepsutego cheeseburgera. Poświęć się dla wyprawy. Przepraszam, ale no po prostu. No cóż, dobrze. Już wystarczy może, bo już widzę, że nam zaliczyło. Oczywiście z każdej strony patrzyłam. Aha, ale odważnie się wspinał. Jak ja to mogę zobaczyć, żeby się odważnie wspinał? Nie wiem, przeprowadzi inspekcję, ale coś czuję, że skandal. O, tutaj mogliśmy sobie coś zrobić. Patrzcie na tym ognisku, może jakieś jedzenie.
Tutaj można jakieś warzywa zebrać. Patrzcie, sadzonka, jeżyny. Wow, że też jeżyny są tak wysoko. Okej. Okay. Obawiam się, że Kendall może się tam nie wdrapać. To się okaże. Dobrze, troszkę was przyspieszam. Tylko on się nie odważnie wspina, tylko tradycyjnie chyba. Czy w ogóle nic z tego? Spróbuj się wspiąć. No on próbuje, ale Kendall może być ciężko. Tutaj coś czuję. Najwyżej Kendall będzie musiała na niego poczekać. No właśnie, masz zbyt niski poziom umiejętności, by tutaj się wspiąć. Kurczę, czy nie można jakąś okrężną drogą iść, a podejść tutaj? Nie, nie można. Kurczę. Słuchajcie, nie wiem, czy to coś pomoże, ale powiedzmy, że Nox jej rzuca jakieś po prostu rady z góry, na przykład Kendall, rób to, rób tamto. I po prostu, czy może nawet nie w ten sposób, tylko zrobimy sobie to przez MC Command Center, kody. Modyfikuj informacje, kody umiejętności, ustal umiejętność i co my tutaj będziemy mieli? Wspinaczkę szukam, jest. Damy, że on jej tak, wiecie, trochę podpowie, żeby do tego piątego poziomu. No właśnie, do tego piątego poziomu się tak jakby nauczyła. No wiecie, tam na pewno jest dużo cennych wskazówek, tylko że niestety to jest wciąż za mało. Ale teraz nic już nie robiłam. Nie dodawałam jej żadnej umiejętności, a ona zaczęła się tutaj ostrożnie boczkiem wspinać, więc nie wiem, czy coś z tego będzie. W każdym razie on się nie wspinał odważnie, więc nie wiem. Szukamy tego kolejnego znaczka. Wcale nie wiem, gdzie on jest. Czy tutaj gdzieś ja go nie widzę? A tak, tutaj mamy ten znaczek. Dobrze, więc tutaj może sprawdźmy oznaczenia. Ale dobrze, jak już oboje tutaj dotarli, to możemy iść dalej, więc ja klikam iść dalej. Także nie mam pojęcia. Ona po prostu ostrożnie się wspięła. Nie zaliczyliśmy tego, żeby odważnie się wspinał Sim, bo takiej opcji w ogóle nie było. Ale grunt, że da się dalej, więc idziemy dalej. Jesteśmy dalej. Tutaj już nie ma nic do wykonywania. Mamy tylko informację, że były jakieś trudności, małe potknięcia, odmrożenia. Lecz grupa w końcu dotarła do lodospadu. Lodospadu, matko. Croft, a potem prosto na szczyt. Wszyscy są podekscytowani. Grupa może teraz dołączyć do ekskluzywnego klubu simów noszących wspinaczkową czapkę, która pozwoli im pochwalić się swoim osiągnięciem. Przywódca zdobywa cechę kompetentny miłośnik gór i ładną tabliczkę do powieszenia na ścianie, więc super fajnie. A my sobie tutaj znowu popatrzymy, czy to jest już tu? Matko Święta, nie wiem, gdzie teraz się podchodzi. Tak, słuchajcie, to małe to jesteśmy my, a tutaj idąc do przodu, możemy podejść tutaj, słuchajcie. Możemy tutaj podejść i wychodzi na to, że to jest szczyt. I patrzcie, tutaj jakieś sąsiednie góry, tylko widać, tak wiecie, takie jakieś czubki tych gór. A tak to wszędzie chmury, czy to śnieg, ale to bardziej chyba chmury. I tak, Nox już tutaj jest. Jest tutaj pięknie. Ja bym tutaj ci powiedziała może, żebyś zrobił aniołka na śniegu. Zrób anioł, wspólnie aniołka. Och, zaczął grać na gitarce, ja mu przerwałam, a chciał tutaj może zagrać jakąś piosenkę ku czci swoich matek. Dobrze, zróbcie te anioły. Zróbcie te anioły. Kendall, gdzie ty jesteś? Kendall jakieś miała straszne opóźnienie w ogóle. O, wow. Powiem wam, że to wygląda trochę strasznie. Patrzcie, tutaj to zbocze góry. Dobra, ty też zrób anioła. Obok. Słodko. I tutaj Noxa poprosimy, żeby spełnił marzenie swoich matek i tutaj, o ile się będzie dało oczywiście, umieść w świecie. No właśnie, umieść w świecie. Jeden i drugi. Proszę, jest jeden, jest drugi. I tak przestawiłam te nagrobki, że one tutaj stoją tak bokiem. Ja bym chciała, żeby tutaj Nox jeszcze trochę zapłakał. Ale może, opatrzcie, uwolnił ducha w zaświaty i uwolni ducha w zaświaty. Nie chciałam ci psuć humoru, ale powiedzmy, że to już takie ostateczne katharsis, oczyszczenie na sam koniec. Popłacz sobie, a później możesz zagrać na tej gitarce, tylko że on chyba za bardzo nie umie. Ale niech tutaj będzie, że coś zagra dla swoich matek. Kendall, czy ty też byś chciała przyjść popłakać? Kendall tutaj niekoniecznie chciałaby popłakać. Czy tutaj coś w ogóle jeszcze można robić? Tu jest jakiś głaz, ale no po prostu można tutaj być. Także na tym się kończy ta wyprawa, że można tutaj po prostu być. Może tutaj spróbuję go jakoś pocieszyć. Przyjazne albo coś romantyczne może bardziej. Może po prostu pocałuj. I uwolnij ducha, tak. Na zawsze zerwie więzi ze światem żywych.
Chcemy tego, chcemy po prostu, żeby one już z pokoju sobie odeszły. Aha. Przerwiesz Noxowi buziaczkiem, ale tutaj też ją też uwolnimy w zaświaty. Także co? Spełnił marzenie swoich matek. Sam tutaj też zaznał spokoju, duchy zaznały spokoju. Zen jak najbardziej, nie tylko w źródełku. A teraz wracamy na tą naszą działkę urlopową z powrotem. Tylko jestem ciekawa, pewnie teraz po prostu ich... Aha, bo jeszcze miała być ta gra na gitarce. Dobra, to dajmy im tutaj... Nie, Kendall, zostań przez chwilę, zostań. Posłuchaj może. Oglądaj. No właśnie. Na pewno mu nie idzie zbyt dobrze, ale stara się na pewno, żeby jako tako to było. I właśnie klikniemy im zaraz powrót. I będzie jeszcze jedna kwestia do obgadania. Mianowicie Noxowi bardzo się tutaj spodobało, w sensie w tym, na tej górze Komorebi, nie tylko na szczycie. Dobra, poczekajcie, a Kendall? O Jezu, tutaj jest. Biegnie z tej góry. Może byś poczekała na niego, to by ci tam w razie co dopomógł. No, ale jemu się ogólnie strasznie spodobały tutaj te zimowe sporty i tak dalej. I on, Kendall, za chwilkę powie, że chciałby, żeby tutaj zostali na stałe. I czy ona się na to godzi? Może wam teraz to powiem, póki oni sobie tak ładnie tutaj idą. Ale ona, jak wiecie, ma rodzinę, ma swoją matkę, z którą kontaktu nie utrzymuje, bo jest w więzieniu, ale ma na przykład ciotkę, bo jak pamiętacie, Alicja z Więźniarek, z Niebezpiecznych Marzeń, miała siostrę bliźniaczkę. O, już Kendall zniknęła. To dokończę już, jak wrócimy. Dobrze, słuchajcie, ona jest troszkę głodna, ale chciałam wam jeszcze pokazać, ponieważ ona się nauczyła jeździć już tak na full między ostatnim odcinkiem a obecnym. I chciałam wam pokazać właśnie, jak super jej idzie. Naprawdę wow. No i dokończę ten wątek, że ona ma tą ciotkę. Myślałam, że się wywróci. Bliźniaczkę Alicji i chciałaby z nią spędzić święta z jej mężem. No i ona chciałaby po prostu wrócić i na pewno nie chciałaby się tutaj przeprowadzać, ponieważ ona ma tam swoje życie, ma pracę i jeszcze marzy jej się pójście na studia. I ja wam w ankiecie na Instagramie zostawię propozycję tego, co ona mogłaby studiować i będziecie mogli oczywiście wybrać, ponieważ ona już jest dorosła, co prawda, ale jeszcze ma takie marzenie, bo jak wiecie, ona studiowała psychologię, ale nie była szczęśliwa jako ten psycholog, co może niektórzy widzieli w Więźniarkach. Także to będziecie mogli zagłosować. No i tak, teraz jeszcze zerkniemy na Noxa, który co prawda nie umie na niedorzecznej, ale umie na tej średniej, na średnio zaawansowanej, chyba coś takiego, na snowboardzie. Okej, okay, zapiszmy grę autozapis. No, także ja w tym odcinku będę już kończyła. Zapraszam was na te właśnie krótkie krótkie ankiety, które też wam oczywiście odpowiedzi pokażę w kolejnym. O, przyjaciel, który odszedł i we wdzięcznej pamięci. Dobrze, tobie się chce siku, więc ja ci tutaj uwolnię od tej jazdy, pójdziesz siku. Oczywiście dziękuję wam za oglądanie raz jeszcze. Może na chwilkę do Kendall jeszcze. Kendall, ty jesteś troszkę głodna. Może sobie coś tutaj zamówisz w tej budce, jeśli jeszcze jest otwarta? Nie, ale coś tutaj w automacie można by. Gdzie są przekąski? Tutaj są kapsułki, ciepłe jedzenie i napoje, to odkliknę. I jeszcze tutaj dopowiem szybciutko. Właśnie. Tak, już chyba nie będę się więcej powtarzała, bo tutaj się już tutaj motam. Motam w opowieściach. Po prostu zapraszam was na Instagrama, gdzie będziecie mogli zagłosować. Dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach. I piszcie, jak wam się oczywiście podobał dzisiejszy odcinek. Ja zamawiam jej tutaj kawałek pizzy z kurczakiem, która tym razem nie będzie zepsuta. I proszę bardzo, weź to i sobie Kendall zjedz. A tak z ciekawości tylko jedna rzecz. A no właśnie, bo byłam ciekawa, czy dostanie to na talerzyku, ale nie, jest to taka porcyjka. Dobrze, już nie przeciągam. Do usłyszenia wkrótce. Pa, pa.